Siemanko, z tej strony Muzyka Dewa, witam was serdecznie w kolejnej reakcji na kanale. Teraz modelki, chyba że są pro dwuodarskich. Padło to kilka dni temu, no i to chyba 2 dni temu, tak? Czyli jestem spóźniony o 2 dni, z tego co widzę, cofnę się trochę. Ale wiele osób ku mojemu zdziwieniu pisało mi o tym, żebym nagrał reakcję na ten numer. Dużo osób mówiło, o, nagraj, nagraj. No to nagram, sprawdzimy sobie, jak to wszystko brzmi, jak to wszystko płynie. Kawałek tej nuty udało mi się usłyszeć już kiedyś tam na TikToku. Znaczy kiedyś tam, no kurwa, bardzo dużo TikToku było z tym numerem. Bardzo mocny viral on poszedł i bardzo to się mocno rozbiło na wszystkie strony Polski. Jeżeli chodzi o muzykę modelek, to ku waszemu może zdziwieniu słuchałem każdego numeru tak naprawdę. Według mnie On Me jest bangerem jak skurwysyn i ten Industry Planski też jest spoko. Pozostałe są takie po prostu ok. Uważam tutaj chyba inna stylistyka, bo zazwyczaj był to jakiś kurwa rage, jakieś wiecie, nowoczesne bity i nakurwianka, więc sprawdzimy sobie, jak to wszystko brzmi i jak to wszystko płynie. No i co w sumie, bez zbędnego pierdolenia, niedziela fajna, jak wam mija niedziela, dajcie znaka. No na umilenie, wrzucam wam odcinek.pl i zobaczymy, jak to wszystko poleci. Jeśli jesteście nowi na kanale, feel free to leave a subscription and kurwa like below. I lecimy z tym, chyba że z tobą modelki, let's go. W ogóle to mam pojebane liczby, patrzcie ile to wisu zrobiło. 800 tysięcy w 2 dni, no to jest kurwa jakiś kosmos jebany, swear. TikTok power, baby. Kurwa, te pianinko jak na tym. Jesteś taka Julie, Julie. Bela, bela, o, blacha 2-1-5, nie, baby. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Jeszcze niedawno drinki za darmo. Kupię rozmowy po różowym Carlo. Smaku na gaz. Jeszcze niedawno drinki za darmo, czyli co? Że stawiali drinki? Faceci.pl? Maybe. Ale czekaj, 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 ja się muszę skupić. Jeszcze niedawno drinki za darmo. Kupię rozmowy po różowym Carlo. Smaku na gastro, za szybą Mario. Wychodzę z ostatnim szlugiem na balkon. Czasami... Damn! What the fuck, bro? Ah, that's crazy. Na balkon czasami ten... Dobra, muszę skipnąć. Generalnie mam taki problem z nimi, że jak słucham tych kawałków wszystkich, że muszą lepiej... No niektórzy się... Ta Ula, nie? Ula jest chyba ta, co ma kręcone włosy. Ona dobrze nawija, bo jakby ona coś tam była, Voice of Poland, czy chuj wie, w czymś tam była. I ona śpiewa, i ma fajny głos, i kurwa też umie rytmicznie dobrze nawijać. A te dwie laski pozostałe, Aga i Zuza chyba, muszą jeszcze poćwiczyć generalnie jakby nasłuchać się. I bardziej kurwa, żeby te flow płynęło. Plus te teksty niektóre są takie kurwa, nie wiem, dziwne według mnie. To są takie kurwa kwadratowe wersy według mnie, że... Można by było dużo lepiej napisać tekst, albo dużo lepiej sobie nawinąć. Po prostu kwestia tu jest w tekście, bo zawsze to fajnie brzmi, fajnie bangla, ale tekstowo zawsze jest kurwa mega lipnie, że aż tak kurwa czasami mam, że aż mi się trochę nie chce słuchać przez to, że jest taki tekst. Ja jakby nie jestem tekstowy mocno, wiecie co, ja nie jestem jakiś kurwa hip-hop member, ani nic takiego, ale te teksty mnie czasami aż tak mocno kują w uszy i tak nie jest tylko u nich, ale w niektórych kurwa kawałkach dużych artystów mainstreamowych, to są całe lata, też tak jest. Tylko że u nich to się jakoś kurczę mocno na uszy wchodzi i tak wkurwia mnie to czasami i myślę, że jak tekstowo poćwiczą lepiej i teksty będą kurwa higher level, to na pewno będzie dużo, dużo lepiej. No bo brzmienie jakby wiecie o co chodzi, z tej strony produkcyjnej raczej wszystko tutaj gra, nie? Type shit. Czasami tęsknię za robieniem siary z ekipą na Mazowieckiej, za włosami powiewającymi mi na wietrze. Robienie siary w ogóle, kurwa. Robienie siary, dawno nie używam takiego słowa. Robienie przypału, nie? Młodzieżowe teraz. Jego starej betce. O, te o, spokojne, podoba mi się. Teraz jest lepiej. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Refren akurat nie będę kapował, że znam z TikToka, nie? No to jest taka muzyka, no ja nie jestem kurwa też odbiorcą, nie? Ja nie jestem zakochany, kundel, nie jestem w związku, raczej mam kurwa inny mindset na życie, ale dla takiego chłopaczka, wiecie, który skończył właśnie studia i ma swoją dziewczynę od kurwa gimnazjum i nigdy się nie ruchali i idą się żenić, on się oświadczył na górze Rushmore, kurwa type shit, wiesz co chodzi, i wrzuca to na Instastory, że ją kocha, pali tylko z nią, no z kim innym ma kurwa palić, jak ma tylko nią, nie wiem, żartuję, ale wiecie o co chodzi, ja nie jestem grupą odbiorczą takich kawałków, tak samo nie jestem grupą odbiorczą Blachy 215 czy kurwa innego, kto jeszcze takie letniaczki robi, nie wiem. Jakiś Kizo mi przychodzi na myśl, no ale Kizo akurat się utożsamia czasami, jak jest forma, Kizo forma, nie? Idziesz nakurwiać, uuu, ciężary do góry, type shit. To jest spoko, nie? Ale, no co? Nie lubię melanży chyba, że z tobą, spoks, nie? Nie lubię palić chyba, że z tobą.
Palenie.pl, nie? Ja se palę czasami, o. Wapa Nuna Arso, nie, baby. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Mega distractional, kurwa, klip, nie? Mega jest erotyczny i dam sobie, rzuci, dam sobie, kurwa, palet odciąć, że ktoś tam się bawi, kurwa, pod stołem, nagrywając, oglądając klip. Na 100% jest jakiś, kurwa, odboczeniec. Ja w ogóle mam długie story z tym kiedyś. Long story short, kiedyś jak nie umiałem zwalić konia, dobra, nie wiem, na chuj mam to mówię, ale nie umiałem zwalić konia kiedyś przez miesiąc i zwaliłem konia do klipu Rihanny z Shakirą kiedyś, nie? Wiem, że to może być, kurwa, pojebane i obrzydliwe, ale tak mi przyszło do głowy akurat, więc czasami, dobra, nieważne. Masz moje słowo, nie mam nic do ukrycia. Masz moje słowo, serce ma dla kogo bić. Bez ciebie to nie to samo, olej tą pracę i zostań na noc. Nie no, to jest takie rytmiczne, one jakby słyszą tą muzykę, wiecie o co chodzi, z tą muzyką jest okej. Tylko że te teksty, kurwa, nie wiem, czy one same sobie piszą, czy ktoś pisze, muszą sobie ogarnąć lepsze teksty. Te teksty są strasznie, kurwa, takie, nie, aż mnie wkurwiają, są tak proste, wiecie o co chodzi? Więcej finezji, nie, laseczki, więcej finezji w tekstach. Tobie czuję, że żyję w brzuchu motyle, chcę to wspominać na starość, wiem. Pojedźmy w Bieszczady, ej, zagrajmy FIFA sami na dwa pady, zobaczymy Zagrajmy FIFA sami na dwa pady? No jak, kurwa, inaczej niż sami. Nie no, w sumie dałoby się dwóch na jednego pada, nie? Jeden podaje, a drugi się rusza. Dzieciństwo, daj przyjdź. No wiecie o co chodzi z tymi... Ale to nie jest tylko ich problem. Ogólnie laski. Laski mają problem z tekstami, według mnie. I Bambi i Leosia też czasami mają takie, kurwa, kwadratowe, kasztanowe teksty, że... Może ja jestem też zbytnio, kurwa, wiecie co chodzi. Mam zbyt duże przeświadczenie, przez to, że słucham tyle tej muzyki, kurwa, i tyle tekstów się nasłucham, że może, no ale wiecie, w takiej muzyce jednak liczy się, kurwa, że nóżka chodzi i, kurwa, nie palę chyba, że z tobą, wiesz o co chodzi, więc jakby ludzie raczej nie wymagają tutaj jakiegoś głębokiego tekstu w tym, tylko żeby, kurwa, zbudowało się do refrenu i można było nakurwiać wiksę, nie, więc to nie jest takie ważne, to może moje jest jakieś, kurwa, zjebane, kurwa, myślenie, może to moja wina, no, ogólnie jebać mnie, to moja wina. Na starość wiem, pojedźmy w Bieszczady, ej, zagrajmy FIFA sami na dwa pady, zobaczymy Paryż, medialni stany. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Nie, no ale refren jest catchy, nie? Wpada w ucho, nie wypadnę drugim, no bo jest to fajne, kurwa. Nawet jak bym był na jakimś, kurwa, nad Wisłą gdzieś czy coś, bym sobie pił piwo i by sobie to leciało, I don't mind, it's a ride, you know? Ale ja nie słucham takiej muzyki po prostu, więc no jakby dla mnie mogę powiedzieć, że to jest fajny, spokojny, jakościowy kawałek, ale no ja nie będę fanem takiej muzy, bo nie słucham takiej muzy po prostu. A na przykład nowe ciuchy Omi, to jest zajebiste akurat numer według mnie i sobie go słucham normalnie tak o. Tak o słucham, nawet wersji Nightcore wczoraj słucham, jak grałem sobie. Leżę na plaży, ty leżysz obok, masz moje słowo. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok, masz moje słowo. Ale nie no, tak szczerze, one się wybiją i tak według mnie, no co tu może później tak, patrz. Fajne laseczki, kurwa, dobrze wyglądają, znaczy wiecie, produkcyjnie wszystko mają ogarnięte, wiecie, klipy tylko i robić catchy melodie i one sobie idą, kurwa, w eter, wiesz o co chodzi. Ale no ta Ula na pewno ma największego skilla, jeśli chodzi o nawijkę i jej, kurwa, śpiew tak samo, nie, że ona najbardziej jest wyskillowana, jeśli o to chodzi. A co do tego wątku jeszcze, że one niby są industry plant i w ogóle... No it seems like, że trochę tak może być, nie? Że tak jakby pojawiły się znikąd i w ogóle, że ktoś za tym stoi. Ale czy jakby ja mam z tym problem, raczej mam to w chuju, tak szczerze. Bo ile artystów, kurwa, jest TikTok, powiedzmy TikTok plantem, nie tylko industry plantem. Ile osób, kurwa, też nigdy nie robili muzyki, tropnęli jeden, kurwa, snippet na TikToka i wypierdalają w kosmos. Dostają, kurwa, podpis i w ogóle wszystko, więc jakby... Imo, ja nie jestem też wrogiem systemu, kurwa, nie? Jakby wszystko idzie do przodu, wszystko się zmienia i at some point wszystko będzie w ten sposób wyglądać, więc ja jakby nie mam siły, ani nie mam czasu, kurwa, żeby kminić, czy ktoś jest stąd, czy stąd i walczyć z tym, jakby... Mam to w chuju i jest jak jest, ważne, żeby wychodzi dobra muzyka z tego i jakby na koniec dnia to dla mnie się liczy, ale nie to w jaki sposób ktoś, kurwa, zaistniał, jakby mam to wyjebane. Chociaż, kurwa, nie wiem, Marta Linkiewicz też nie pochodzi z jakiegoś tam, kurwa, nie wiem, edukacyjnego sketchu na YouTubie, tylko wiecie, z jakiegoś środowiska, a też jest, kurwa, teraz chwalona i w ogóle, więc ludzie o tym też czasem zapominają, więc wiecie o co chodzi. Jest wiele osób, które, kurwa, wynikają, powiedzmy, znikąd, pojawiły się tak, o, i są, kurwa, relevant do dziś na scenie, więc jakby... Ja nie widzę sensu walczyć z tym, według mnie. Byłem o uczuciach, ale nie często. Kiedyś ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. Zobaczymy, jak się zestarzeje. Czy Paco ją będzie dobrze traktował? No, Paco. Teraz już masz, kurwa,
Przysięgę rycerską at this point. No, tu musisz już kurwa uważać, nie? Jak już jest taki numer, wiesz, duży, to będziesz kurwa na zawsze, nie? I oby to powodzenia. Wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion i oby to wszystko nam pykło. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Masz moje słowo, ja nie wiem kurwa, ale ja, wszystkie moje dziewczyny, które kurwa mówiłem, no kocham cię na zawsze, skarbie, masz moje słowo, to kurwa już ich nie ma do dzisiaj. Więc to takie słowo kobiece kurwa, znaczy ja wiem, że to działa dwie strony, to już żart jak coś. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nie no, jest to catchy, jest to kurwa fajne, jest to spoko dla dziewczyn kurwa, które się kochają, dla chłopaków, którzy się kochają i nie chcą być inni, nie słuchają kurwa, wiecie o co chodzi, mocnych brzmieni w ogóle, jest to fajne, nie wiem, dla kobiety, która jest po rozwodzie i ma nowego chłopa i mu to puści i mówi, o, chcę być z tobą, dawaj się zaeramy z kuna jak samodzielczych lat, kurwa, wiesz o co chodzi, jakby type shit, ja nie jestem targetem, ale no nie jest to złe, no jest to kurwa catchy, no. Fajny klip, nie? Ja pierdolę. Ja muszę bez klipu reagować z numery chyba. No nie no, tak podsumowując temacik. Jest to spoko, ale są trochę kasztanowe te teksty według mnie. Te teksty są do poprawy. Jak poprawią one teksty, to będzie fajnie, według mnie. Jak poprawią teksty, to nie będzie już kurwa daleko brakować od jakiejś tam Bambi czy Leosi, bo jakby produkcyjnie to jest chuj dobre wszystko, nie? Wszystko brzmi, dobra jakość, kurwa, spoko jakiś tam beat, aranżacja, bla bla bla, to wszystko brzmi, wiesz co chodzi? Więc jakby pójść do góry w eter, to i tak pójdzie, nie? No to jest kurwa pewne, nie? Więc no nie, no nie jest to złe, no tak jak wam mówię, nie jestem target. Ale jestem w stanie jakby też docenić, mimo że kurwa nie są muzyki, że jest to fajny, kurwa catchy kawałek, który pewnie poleci w radiu jutro SK, jak będziecie jechać rano do pracy. Type shit. Bardzo bym chciał poznać waszą opinię na temat tego numeru i na temat innych jeszcze kawałków od dziewczyn. I dajcie znać, co myślicie o reakcji. Wszystkiego dobrego, wielkie pozdro, miłość.